A przed nami zadanie z naszego portalu. Przekształć poniższe równanie z postaci kanonicznej do postaci kierunkowej. No i tu mamy nawet wytłumaczone. Innymi słowy, jeżeli równanie przepisano do postaci y równe mx plus b, to jest właśnie postać kierunkowa, to jakie są wartości m i b? No tu mamy nasze równanie w postaci kanonicznej. Tu mamy miejsce na wpisanie współczynnika kierunkowego i wyrazu wolnego. Teraz ja przekopiowałem sobie to zadanie do mojego notatnika, żeby tutaj je lepiej rozwiązać. Czyli y plus 1 to jest nasze równanie. Y plus 1 równa się minus 2 razy x plus 1. I to jest przykład takiego równania w postaci kanonicznej, gdzie to jest tak, y minus y0 równa się m razy x minus x0. No i to m tutaj to jest współczynnik kierunkowy. No i to w tym równaniu widać, że na przykład punkt x0, właśnie ten punkt, przez który ta prosta przechodzi, łatwo odczytać, czyli jest dany współczynnik kierunkowy i punkt, przez który przechodzi ta prosta. No to leży na prostej. Ten punkt leży na prostej. No dlaczego? Dlatego, że jeżeli podstawimy w miejsce y, y0, w miejsce x, x0, to otrzymamy równanie 0 równa się 0. Czyli innymi słowy, punkt x0, y0 spełnia równanie tej prostej. No a postać kierunkowa, czyli y równe mx plus b. No i to m to jest oczywiście to samo m tutaj. Tak, to jest współczynnik kierunkowy. Dobrze, wróćmy do naszego równania. Czyli teraz tak, no współczynnik kierunkowy to jest tutaj, to jest m. No i ta prosta przechodzi przez punkt x0 równe minus 1, y0 równe minus 1, tak? Bo tu jest plus 1, czyli to jest minus minus 1, prawda? Tu mamy minus y0, minus x0. No dobrze, i teraz jak z tego równania przejść do tego? No pewnie trzeba ten nawias tutaj wymnożyć sobie, no i tą jedynkę potem przerzucić na prawą stronę. Dobrze, więc może zróbmy to. Y plus 1 równa się minus 2 x plus 1. Jeszcze raz to przepisałem. Czyli mnożąc ten nawias przez minus 2, mam tak, minus 2 razy x to jest minus 2x. I minus 2 razy 1, czyli minus 2. No, jedynkę chcę przerzucić na tą stronę, to znaczy od obu stron tego równania muszę odjąć 1. I w ten sposób zostaje mi po lewej stronie y, a po prawej minus 2x minus 3. No i to jest równanie naszej prostej w postaci kierunkowej. Współczynnik kierunkowy jest minus 2, a wyraz wolny, czyli ten punkt przecięcia z osią pionową, jest minus 3. Czyli pamiętając o tym, minus 2 i minus 3. Tutaj mamy do wpisania, czyli tak, minus 2, a tu jest minus 3. I sprawdźmy sobie odpowiedź. Doskonale. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań z naszego portalu.